Dzień dobry. Witam wszystkich telewidzów chrześcijańskiej telewizji internetowej. Czołem strażacy. W 16. niedzielę po Trójcy Świętej. Dziś 19 września 2021 roku pragnę wszystkich przywitać hasłami dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień, a są to słowa, które znajduję zapisane w Psalmie 37, gdzie w wierszu 8 czytam. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Oraz drugie hasło dnia to słowa wyjęte z listu apostoła Jakuba z 3 rozdziału, gdzie w 5 i 6 wierszu czytam. Jakże wielki las zapala mały ogień i język jest ogniem. Łaskawy i dobrotliwy Boże, pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Co ja mam zrobić, abym mógł dobrze, godnie żyć, abym mógł właściwie funkcjonować? Ileż jest takich sytuacji, które mnie irytują, wyprowadzają z równowagi i są powodem mojej frustracji, mojego niezadowolenia? Wiele tego wszystkiego. I dotyczy to niemalże każdej składowej życia ludzkiego. Raz walą nam się relacje rodzinne, innym razem zniszczeniu ulegają dobre relacje z drugim człowiekiem, tym, którego cenię, kocham, z którym współpracuję. Do tego dochodzą wszelkiego rodzaju problemy zdrowotne, zawodowe, finansowe, gospodarcze i właściwie wszystko jest do niczego. I co wówczas robimy? Dajemy wyraz swojego niezadowolenia przez nasze zachowanie, naszą obojętność niejednokrotnie wobec krzywdy i niedoli drugiego człowieka. Zaczynamy obwiniać bliźniego o to czy tamto. Uważamy, że to czy tamto zostało źle przez niego wykonane, a my nie będziemy poprawiać za drugim człowiekiem tego czy tamtego. Mało tego. Jesteśmy tak zacietrzewieni, że zaczynamy nawet obrażać się na bliźniego. Ale kochani, to jest droga wiodąca nie do sukcesu, ale do totalnego upadku, do budowania muru nienawiści, złości, uprzedzenia. I w takiej atmosferze nie znajdziemy Boga. Chociaż tak wiele o Bogu wszem i wobec mówimy. Przekonany był o tym niewątpliwie bohater Starego Testamentu, król Dawid. Przecież był okres w jego życiu, że za dobro, za wielki triumf nad Goliatem zyskał sympatię wielu. Miał wielu zwolenników, ale również miał też wielu przeciwników. Do tej drugiej grupy niewątpliwie należał król Saul. I zwolennicy Dawida namawiali go, aby źle mówił o swoim królu, aby źle mówił o Saulu. Namawiali go do tego, że gdy znajdzie się odpowiedni moment, odpowiednia chwila, by uśmiercił króla. Miał prawo gniew w życiu Dawida zwyciężać. Ale on zdaje sobie z tego sprawę, że naprawdę jest to droga donikąd, wiodąca do sztucznego podziału, do wielkiego rozłamu, a to jest jedną wielką krzywdą. Dawid zdaje sobie z tego sprawę, że Bóg nie dąży do podziału. On nie dąży do wzmagania gniewu, ale dąży do pojednania. Zdajesz sobie z tego sprawę? Popatrz, drogi słuchaczu, na Jezusa. Popatrz na to wydarzenie wielkopiątkowe, popatrz na Golgotę.
Tam wszyscy urągają Jezusowi, drwią i szydzą z Niego, plują na Niego, złorzeczą Mu. A czy On komukolwiek złorzeczy? Czy On kogokolwiek tam straszy, przeklina? Nie, nic z tych rzeczy. To Jezus na krzyżu w godzinie śmierci i umierania woła do niebiańskiego Ojca: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus nawet w godzinie śmierci i umierania uczy nas miłości. Miłości, która jest czysta, która się nie nadyma, która się nie unosi, która jest prawdą, która wszystkiemu wierzy, która przebacza. A czy ja przebaczam drugiemu człowiekowi? Czy przebaczam mojemu bliźniemu? To wielka sztuka przebaczać i nie gniewać się na tego, który zadał mi tyle bólu i cierpienia, który wycisnął łzę. Przekonany był o tym brat pański, apostoł Jakub. On doskonale wie, że tak niewiele potrzeba, aby zadać ból, aby kogoś językiem zniszczyć, mocno dotknąć, aby kogoś pogrążyć. Jednakże chrześcijanin nie zieje językiem nienawiści, uprzedzenia, bo człowiek wiary doskonale wie, pamięta o Chrystusowym nauczaniu, że z obfitości serca mówią usta. Czym wypełnione jest Twoje, moje serce? Co wypowiadają Twoje, moje usta? Czy głoszą naprawdę chwałę Boga? I zdając sobie z tego sprawę, że nie wszystko w moim życiu jest właściwe, uginam swoje kolana i wołam wraz z modlicielem dzisiejszego dnia słowami modlitwy, którą podaje nam ta broszura. Panie, pomóż, abyśmy posługiwali się językiem troski, abym swoimi słowy nie rozniecał pożarów, ani nie dolewał oliwy do ognia, abym wypowiadał słowa, które są potrzebne, prawdziwe i prowadzą do poznania. Niech nasze słowa jednoczą nas z sobą, bo o jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. A kto jest Twoim, moim bratem? O to się nie pytaj. Chrystus wyjątku nie zna tu żadnego. Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj. Miłuj bliźniego, jak siebie samego. Amen. Życzę Wam dobrej, błogosławionej niedzieli. Niech Bóg Wam błogosławi na drogach i ścieżkach Waszych. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Z Bogiem.